Hej, z tej strony Gregus Maximus. Chciałbym gorąco zachęcić Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii gry The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu eleganckiej łapeczki w górę, jeżeli filmik się spodobał. I oczywiście zachęcam wszystkich widzów do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Jak również skomentowania i udostępniania dla poprawy zasięgów. Także nie przedłużając, zaczynamy kolejną przygodę w Skyrimie. Znajdujemy się obecnie przy kapliczce Dibelli, tej, w której pomodliliśmy się w ostatnim odcinku. Mamy z tym związane pewne zadanie, o którym to zadaniu być może wkrótce coś więcej się dowiemy. W poprzednim odcinku mieliśmy kupę przygód. Kupę przygód w tym sensie, iż gdy tylko dotarliśmy do sklepu ściuszkami, zaatakowało nas wielu wrogów. Jak również jakiś skrytobójca, którym dostał na nas kontrakt. Jak widzimy, mamy tutaj powalonego konia, jak również inne stwory, istoty, potwory. Że umyjmy naszą postać, ponieważ trochę nam się zabrudziła. A, no tak. Czyt miałem aktywowany zamiast mycie i płukanie. Session FX. Może ten Session FX włączymy, aby Świetlny Dwa, Natura Fantazy, Black Cold, Back Cold, Fantazy, nie wiem, Natural. Chodzi o tą sezonowość, że właśnie w takie, jakby w tych porach deszczowych w Skyrimie właśnie będą często padały deszcze. Więc może jednak. Chociaż nie będzie on. W taki sposób. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, nie wiem, o co chodzi z tą opcją, natomiast zobaczymy, jeżeli coś będzie nie tak, to może poprawimy po prostu na 100% całkiem wyłączymy, zobaczymy. Dobrze, w dzisiejszym odcinku jakby dokończymy sobie zdanie, którego no nie zdążyliśmy dokończyć w poprzednim odcinku. Musimy udać się z powrotem do Białej Grani do karczmy pod chorągwią klaczą. Musimy wywabić Sofię z jej przytułku. Dobrze mówię, przytułku. Ciepłą strawę, ciepłe warunki i ciepłe łóżka. Gdzież ona jest? Czegoś? Czyżby z góry? Tak. Nie ma, a jest, jest. Jakieś wieści o Alikrach? Co? Teraz? Myślałam, że nie mogą, ale dokąd pójdę? Nie mogę ciągle uciekać. Po tym wszystkim znowu mam się spakować i wierzę ci, jeśli uważasz, że to jedyne wyjście. Nie traćmy czasu. Oczywiście, że nie traćmy czasu. Chodźmy zatem. Uciekajmy stąd.
Ucieknijmy stąd. Hej ty! Obrońcy świtu przyjmą w swe szeregi każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? O, już mamy. Duraka spotkaliśmy i proponuje nam dołączenie do obrońców świtu. Jesteśmy łowcami wampirów, czyli nie umknęło ci, że komnata strażnicy i dlatego właśnie nasz Ha! Spodobasz się, Isranowi. Mam dostarczyć coś wprost. Znajdziesz go w twierdzy świtu na południowy wschód, pod tej kminy. To on stwierdzi, czy nadajesz się na obrońcę świtu. Szukałem cię. Mam dostarczyć... Zobacz, to chyba na tyle. Muszę iść. Dostaliśmy jakiś liści kolejny od kuriera. Sprawdźmy może. Wykażę sobie po... iść z prośbą o pomoc. Pomóż osobie Gwendolin w miejscu znanym jako Białogren. Gregus Maximus, mam nadzieję, że kurier odnalazł cię szybko oraz zostaje cię w dobrym nastroju. Doszły mnie słuchy o twoim dobrym uczynku w miejscu znanym jako Białogren. Poruszyła mnie twoja szlachetna dusza i chcę cię pokornie prosić o pomoc w moich problemach. Szczegóły lepiej mówić w cztery oczy. Jednak nie miej wątpliwości, że twoja pomoc spotka się z dobitym wynagrodzeniem. Wyczekuję cię z niecierpliwością i nadzieją. Gwendolin, nie wiem, kto przeczytać jego imię, natomiast... zaginęły właśnie, gdzie to? Chyba to będzie w różnych, tak. Nie, nic. Sprawdźmy, gdzie on może być. Poza Białą Granią. Farma Dzieciąt Wojny. Zobaczymy, co on będzie mógł... miał nam do zaoferowania. Zgłoś się do Israna w twierdzy świtu. Tylko żwawo, jeśli poważnie o tym myślisz. Wampiry na ciebie nie zaczekają. Walcz dobrze! Gdzie jest ta nasza cała Sadia? Gdzieś utknęła? Utknęła gdzieś, czy... O co chodzi? Żebyśmy się... nie pogubili z nią tutaj zaraz. Może już wyszła poza... A jest tam, czeka na nas, dobrze. Chodźmy, Sadia. Chodźmy wydać się swoim oprawcom. People say you shouldn't be naked in public, but I managed to get a free outfit out of it, so it can't be all that bad. I mean, it's not like you would leave me walking around naked the whole time. A ta znowu Sofia nas tutaj próbuje rozproszyć swoimi podtekścikami. Ale nie znamy te numery. Dobrze. Wreszcie się spotykamy, moja droga. Co to jest? Co ty robisz? O, daj spokój. Chyba nie roiło ci się, że możesz manipulować ludźmi bez końca. Kiedyś twoje szczęście musiało się wyczerpać. Zabierzemy teraz naszą drogą przyjaciółkę z powrotem do Hammerfell. Nie w czasie podróży. Po dotarciu na mi... A jeśli chodzi o ciebie, to chyba jestem ci wi... Cóż, oto twoja dola. Wydaj ją mądrze. Daj się zwieść pięknym twarzyczkom. Stać cię na więcej. Do następnego razu.
500 złota nam dali. No i dobra, może być. Może być. A i miałem włączyć jeszcze tą modyfikację, o której mówiłem w poprzednim odcinku, czyli Helgen Reborn. Tak się ona nazywa, która to modyfikacja dodaje nam możliwość przebudowania, czy też odbudowania Helgen po ataku smoku. Smoka w początkowej fazie gry. I ta modyfikacja również dodaje nam szereg pewnych zadań związanych właśnie z odbudową Helgen, ale to już może zostawimy sobie na kolejne odcinki, bo i tak się w tym etapie jeszcze nie będziemy tym zajmować, ponieważ to wymaga wyższego poziomu i wyższego rozwoju umiejętności naszej postaci, abyśmy w ogóle mogli zacząć przygodę z rozbudową, czy też z przebudową, czy odbudową, tak może, z odbudową Helgen. Co jeszcze mamy takiego do wykonania w pierwszej kolejności? Może pomóżmy temu Gwindolinowi. Zobaczmy, o co chodzi. Aby nam czasami nie przyniosło gdzieś poza Skyrim, bo niektóre zadania, też misje wydane przez modyfikację zabierają nas w zupełnie inną krainę, jakby odległą od Skyrim. Z której krainy będziemy mogli się wydostać dopiero po zakończeniu pewnych zadań. Nie w tą stronę w ogóle idziemy, ale dobra. Tak? Potrzebujesz? Rozejrzyj się. Dobrze, sprzedamy oczywiście wszystkie rzeczy, które zdobyliśmy w poprzednim odcinku podczas przygody. Oczywiście niepotrzebne rzeczy. Cesarska lekka tarcza. Nasza maga. Skórzana zbroja, karabasze stalowe, zbroje, rejonorskie rękawice też, stalowy hełm. Złoty naszyjnik sprzedajemy, zestaw tej dziwnie wyglądającej zbroi w postaci bielizny damskiej. No cóż, to nam nie będzie potrzebne. Aha, i umyjmy może naszą postać gdzieś, tylko pytanie gdzie. Najbliższa rzeka będzie gdzieś tutaj w tę stronę chyba. Tak mi się wydaje. Mycie i płukanie. Mieliśmy to wcześniej zrobić i wyleciało mi kompletnie to z głowy. Zająłem się opcjami. W takiej oto wodzie to się chyba raczej nie wykąpiemy. Chociaż... damy radę. Jest akurat nie za głęboka, nie za płytka. Musimy pamiętać o częstym myciu, abyśmy nie mieli zaniżonej retoryki. O, i nasza postać została umyta elegancko. Zobaczcie, jak to fajnie zostało teraz dodane. Tak czasami są takie rzeczy z rzeki, czy też strumyki zarośnięte, prawda? Tak samo tutaj teraz dzięki tym wszystkim modyfikacjom graficznym również mamy taką zarośniętą, że tak powiem, rzeczkę, czy też strumyk. I strumyk bardziej może. W różnych miejscach różną roślinność obejmuje również, jak widzimy. Fajnie to wygląda, tak bardziej rzeczywiście niż tak jak wcześniej, bez żadnej praktycznie roślinności w rzekach. Tak teraz mamy to zmienione. Czy my musimy się z powrotem cofnąć? Dobra, lecimy dalej.
sprawdźmy te zadania, to co my musimy teraz zrobić i czy my nie musimy mieć czasami... I oczywiście zapiliśmy sobie wcześniej, żebyśmy się zaraz nie zdziwili, jak nas kiedyś przyniesie. Tylko nie zastanawiam się... Karma dzieciom wojny. Może nie włamujmy się, tylko poczekajmy do rany. Aby nas deszcz tylko nie zastał. Ej, gdzieś tutaj jest. Nasza potrzebująca. Myślałem, że to jest jakiś chłopa, tu chłopka. Potrzebujesz czegoś? Może zdołasz mi pomóc. Zaginiony pierścień Gwendolyn. Zobaczmy, co da się zrobić. Zobaczmy, co da się zrobić. Och, jak kurwa, ty znowu z tym tekstem wyskakujesz. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. To jest zboże. Nie wiem, co to jest. Jeśli, Arturze, to obejrzysz, to... To czy nadal powiesz, że nic się nie zmieniło? Oczywiście znajdujemy się w takiej jakby, no, tej części Skyrim, niedaleko Białej Grani, gdzie jeszcze nie ma takiej obfitej i bujnej roślinności, ale jeżeli... Jak tylko się udamy w dalsze rejony Skyrima, to myślę, że będzie to bardziej uwidocznione. Mowa tutaj oczywiście o Arturze z kanału, od kanału, czy też twórcy kanału Yogi Life. Bardzo zachęcam gorąco wszystkich widzów do zasubskrybowania również jego kanału. Nie będę wam tutaj spoilerować, po prostu zerknijcie sobie, jest w sekcji polecane na moim kanale. Możecie sobie zerknąć, jeżeli wam się spodoba taka forma treści na YouTubie, no to gorąco zachęcam do subskrypcji Artura. Słyszałam, że smakosz ukrywa się gdzieś w skarbie. Hmm. 18 minut nagrania, a my wciąż kręcimy się w koło Białej Grani. W zasadzie to już od kilku odcinków, chyba czwarty to jest, albo piąty z rzędu, gdzie już dokładnie nie pamiętam. Gdzie kręcimy się po prostu w koło. Chcesz porozmawiać ze starym? Owoce i warzywa nie są najlepszej jakości, Karolto. Jestem jej dużo czasu spędzam między swoimi. Nasz towar jest znakomity. Jeśli kiedyś chcę zarządzać gospodą, muszę nawet zaginiony pierścień Gwendolyn. Co to do pierścień? No dobrze, może już nie uda mi się szybką podróżą po prostu. Myślałem, że będziemy chcieli w jakiś inny sposób, taki, że tak powiem, nielegalny zdobyć ten pierścień trochę. Się ukraść, bo ale leżał jednak na podłożu ziemi, czy w ruku, czy studni. Zobaczmy, czy ten pierścień nie jest czasami zaklęty. Bardzo by mi się przydał taki. Nie. Możemy go spokojnie oddać. Tak?
Dziękuję. Proszę, to dla ciebie. O, no da, usiądzie, robisz się złota. Patrz. No dobra, to zadanko takie, że tak powiem, drobniutkie zostało wykonane. Pomogliśmy jej w odnalezieniu pierścienia. To możemy się teraz, czym możemy się zająć w ogóle? To jest ciekawe zadanie, ale to może zajmiemy się nim trochę później. Ja bym na początku może wykonał tych... Wykonał może kilka takich drobniejszych misji, że tak powiem, z podstawowej wersji gry. A, mam tutaj właśnie te kapliczki, do których musimy się pomodlić. Ciekawe, co nam to da. Ale może kiedyś, może jakąś zbroję dostaniemy. Cokolwiek, zobaczymy. Agent prawej siły, odwiedź kaplicę Standara. Myślę, że tak na 15 poziomie będziemy mogli wykonywać takie, że tak powiem, te zadania wymagające trochę wyższego poziomu. Co my tutaj mamy? Z Jarlem Falkred porozmawiamy. Może zajmiemy się tym. Będziemy musieli trochę... Może zacznijmy od Helgen. Ciekaw jestem, od której strony zaczniemy ten do Helgen. Tak powiem. A jednak będziemy musieli przez całe to Helgen przejść. A nie mamy nigdzie tutaj... Mamy tunel ewakuacyjny przecież. Helgen, to może od tego miejsca zacznijmy, żeby już tam się nie wdawać w bójkę z bandytami, którzy na pewno zostali... Już, że tak powiem, osiedlili się, może tak powiem, w opuszczonym już Helgen. O! Mamy świetną pogodę. Chyba wyłączył nam się ten nadmierny deszcz Skyrim. Już... Bok? No proszę. A to ci niespodzianka. Zobaczmy oczywiście z nim. Bo będziemy dzięki temu może jakąś smoczą duszę. Młodognisty smok, no proszę. Mamy teraz możliwość pokonania. Zobaczcie, teraz walka z smokami wygląda naprawdę... Znaczy nie tyle wygląda imponująco, to jest po prostu trudniejsza. Już nie pokonamy jedną strzałą, jak było wcześniej smoka. Dobra, może zmienić. O, udało się nawet finishera wykonać, odblokować. Niektóre smoki mają ulepszone tekstury. Ależ krwawy ten smok. Młodognisty smok. Może jest martwy, ale skąd się tu wziął? Możemy sobie teraz wymienić właśnie... Jakby możemy sobie wymienić tą smoczą duszę na punkty umiejętności. Może jest martwy, ale skąd się tu wziął? Pochłonęliśmy sobie duszkę elegancko. Lecimy dalej. Jak widzimy, nie będziemy się nudzili w ogóle w Skyrim. Praktycznie na każdym kroku nas coś czeka. Jakieś zadanie, jakaś przygoda, jakiś smok nas atakuje, to jakiś bandyta. Różne różności tutaj będą się działy. Także nie będzie, myślę, nudno. O, już jakiś bandyta. A to ci niespodzianka. Czarne serce.
czy ten czar na serce nie ma czasami srebrna urna, futrzana zbroja. Lepsza zbroja niż nasza? Wytryw. Dawaj tego czarne serce nasze. Przeczytajmy sobie, bo mi się wydaje, że to ten gościu miał kolejny pierścień. Jeden z pięciu. Przecież kolejny z pięciu. Gdzie był ten liścik? Po pierwsze pewnika, poszukiwanie łopcy skarbów, na bazgrany liścik jest. Pierścień władzy, miejsce położenia nieznane. Wampirzy sygne, to jest wiadomo. Aha, to jednak nie, ale to czerwone serce z jakiejś... Coś kojarzy tą nazwę. Dajmy się. Zobaczcie, ile tutaj mamy w znaczniku, ile miejsc do odkrycia nowych. Coś nieprawdopodobnego, jaką treść tutaj nam dodało. Dodają modyfikacje. Oczywiście sobie pozbierajmy to wszystko, co możemy. Ładny pieńca. Jak wam się podobają? Podobają nowe tekstury drzew. Jak i oczywiście roślin. Pokazywałem już to wcześniej, no ale zobaczcie sami. Zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. Dobrze, bo nam tutaj odkryło się jakieś obozowisko czy coś takiego. Nie mamy jakiegoś... O, mamy książkę. Zmrogów wartowni, czytaj. Oczywiście tam umiejętność jakoś dodał, oczywiście. Bo to niedoręczna elegancko. Do 40 nam doszła. Boron, jednoręczna. Już mi się podoba ta pomona w Skyrim. Dosyć pogodnie jest. Nie naparza mam tutaj żadny deszcz u nas. Dzięki czemu możemy sobie się porozglądać na podziwiać nasze widoki. Dobrze, widzę, że tutaj będzie kolejna jakaś kapliczka lub kamień. Może bardziej kamień umiejętności czy coś takiego. Zobaczmy to. A to kto? Czemu ten szkielet tutaj siedzi? Ktoś ty? No właśnie. To jeszcze w dodatku elfi hełm chyba ma, jeżeli dobrze, tak jest. Stare elfie rękawice, stare elfi hełm, stare elfie buty, łuk myśliwski, stalowa strzała. Wyznawca. Jeszcze ktoś? Jak widzimy, tutaj jest... Znawca kolejny. Na przywoływali szkieletów i no i co teraz? Talmorski żołnierz, aha. Talmorskie rozkazy. Agencie Sanyun. W odpowiedzi na twój raport z 22 gwiazdy porannej 401 roku odmawiam wysłania korpusu ekspedycyjnego. Sanyun, to twój siódmy raport w tym miesiącu. Żaden z nich, ani jeden nie potwierdził w najmniejszym stopniu, że świątynia Talosa znajduje się w rejonie jeziora Illinalta. Nie masz ani jeńców, ani dokumentów. Nic. Nasze siły są wystarczająco rozciągnięte i mam ważniejsze zadania, ważniejszych agentów, którym powinnam udzielić wsparcia.
Jeśli tak bardzo ufasz swojemu informatorowi, sam zbadaj sprawę. Pokaż mi dowody albo daj sobie spokój. Potwierdzam moim podpisem i pieczęcią Ellen Wayne. Proferity of the Head Halmor Ambassador. No, przykro mi, że nie udało ci się uzyskać pomocy. Kolejny szkielet. Szkielet halmorskiego żołnierza, więc tutaj już od dłuższego czasu jakby. Te wszystkie. Czemu oni się odradzają? Załóżmy sobie jeszcze naszą nową tarczę, cesarska lekka tarcza, tak to jest ta. Stawmy sobie ją pod trójeczkę. Miecz akawirski. Mamy dwa prastare miecze. Jedynkę sobie weźmiemy miecz akawirski, a tu sobie może pod czwórkę prastary miecz damy. O, w ten sposób będzie. Tak będzie najlepiej. Może jeszcze tą czas sobie weźmiemy, czyli tą naszą pochodnię pod jakby pod jakiś numer ulubionych. Touch, jest nasz touch. Jest nasz touch i będziemy mieli ją pod piąteczką. Mamy coś pod czwóreczką? Mamy 1, 2, 3, 4, 5. Może pod szóstką damy te strzały. Żeby nam się, w razie czego jak się nam zmienia na gorsze, no to szybko je wydobędziemy. Patrzmy ile tutaj mamy. Modliliśmy się do Talosa, ale to nie jest chyba... nie jest jakby ta kapliczka, w której mieliśmy się modlić w zadaniu. Jak się siedzi, Sofio? Wygodnie? No, wstawaj, nie ma siedzenia. Do roboty trzeba się wziąć. Dobra, lecimy, bo nie dojdziemy do tego falkret naszego całego. Zobaczmy, czy jest tu jakiś... Gdyby się nie da raczej przejść. Może by się dało, tylko nie chcę się już z tym bawić. Obejdźmy sobie po prostu naokoło to. Tę górę. Jak zwał, tak zwał. Powalone bale mamy tutaj. Czy aby to nie jest nasza ziemia, którą będziemy mogli kupić, ale chyba nie. Chyba to nie. Chociaż... Zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy. Tak, to będzie chyba nasza ziemia do kupienia. Nasza posiadłość w tym miejscu. Tak, to będzie chyba w tym miejscu dokładnie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Bo niedaleko, tak, będzie ta kapliczka. Tutaj. Ale udajmy się może w pierwszej kolejności do... Sosnowa strażnica. Ale jest tu kto? Nie ma nikogo. Jeżeli nie są przypisane żadne... Przygadę do nikogo, więc prawdopodobnie znajdziemy w środku trupy. Musimy koniecznie znaleźć księgę pokazującą te wszystkie znaki. Numerowie i przodkowie. Radzisz. To już trudno.
I was in Rift and jail for murder. I can't believe I got caught. Czas zakończyć tę zabawę. Nie wiem, czy powinienem się tam udać. Nie widzicie, mieliśmy iść do Falkret, a po drodze zawsze wiecznie coś się natrafi. Nie chcę tego kraść, kurczę, w zasadzie, bo do czegoś, do kogoś tam to należy. Złapaliście kod rolaka jakiegoś. Tym razem dorwaliśmy właściwą karawannę. Wyspaliśmy już i czekamy na odpowiedź. Tymczasem dalej będziemy robić swoje, a ty sprzedawać drewno, by pilnować naszych interesów. Jeśli dostaniemy dobrą cenę za matrycę, będziemy nas ustawieni. Aha, zostawiliśmy i trochę wina w kuble za szafą. Taka mała premia. Ringel silna ręka. Oczywiście silna powinna być. Ładny dywanik. Ostrzeżenie. Mówiłam, żebyście nie włazili do mojego skarbca, ale Roras nie traktował mnie poważnie. Teraz gryzie piach. Dostaliście już swoją część łupów. Jeżeli któryś z was łajnolizów będzie próbował się włamać do mojego skarbca, parę licho pułapki. Sama wam łby pogrywam. A więc to jest kobieta. Odłóżmy ten liścik może. Nie było podejrzenia, że ktoś tutaj był. I udaje mi się rozprawić może z naszymi bandytami. A więc tak, tutaj normalnie mamy po polsku nazwę pochodnia, a już we kwitunku widnieje po angielsku jako to. Jak będziemy widzieć. A więc tu się... A więc tutaj nam... A mamy poziom kolejny. A więc mamy... A więc tutaj mamy mieszkańców prawdopodobnie tej... tego przybytku. Niestety zostali zamordowani przez bandy. Ale... pomścimy ich. A więc mamy tutaj. Tried bareback? I didn't like it. It started to make me a little sore after a while. What's with the funny face? I was talking about horse riding. Pójdźmy może na razie górą. A dalej się zobaczy. Są zareglowane od drugiej strony. Tutaj mamy możliwość włamania się. Pasujmy może naszą postać. A dalej nie ma... Coś tutaj nam się poprzestawiało. Nie wiedzieć czemu.
Konfiguracja modów. Hall of the Vigilant. Immersive Creatures, Immersive Armor, Immersive for Downward. O, tutaj coś mamy do zrobienia. Version Check and Option. It has no configurable option yet. Aha, czyli to po co to dodali? Skoro nie można tego konfigurować. Immersive Encounters. A tutaj mamy New Events. Wszystkie wydarzenia w świecie, szanse wydarzeń w świecie, 40 wszystkie. Bardzo bezsamotni, różne wydarzenia, obecna wersja, kompatible Vanilla Events. Lot. Nagacja w The Dragon, bo jest to kontrolna. Hall of Heroes. Ogólne, bo tutaj też jest sporo do ustawiania. Czas chowania przedmiotów, czas zmiany biuru, dekoracje świąteczne, animowane zbliżenie się statku powietrznego. No proszę. Logi w folderze użytkownika. Archeologia, to było. Aha, to tutaj. Chyba jest dodane te. Przez tą modyfikację dodane są punkty archeologiczne. Zapakowanie poziom pierwszy, zapakowanie poziom drugi. Zwiększa udźwięk 85. Nie ma już zaczynać dobrych punktów, albo kurwa się zdążę. Aaaa! Umiejętności ekspedycyjne. Aha, dobre. Nie masz wystarczającej ilości punktów. A ile trzeba mieć punktów? Ekspedycyjne i wykopaliskowe. Wykopaliska dają jeden dodatkowy domek i 20% szansy na jeden dodatkowy trzon. Ale co trzeba? No kurczę. Kurczę. Aha, i tu się aktywuje po tych. Dobra, to sobie zostawimy jak jest. Skład rzemieślniczy. No i gaz. No i brakłatek do pokazania. Aha. Zainstalowane łatki. Mamy jakby dwie pozycje do. Dobra, szukamy naszych ustawień. Jeżeli w ogóle takie będą. Wszystkie przyjazne dialogi, wszystkie wrogie dialogi. Ja chciałem. Aha, levelowanie. Już wiem, co chciałem. Dialogi bez czynności kompana. Inne opcje. Wszystko pozaznaczane. Elegancko. Więc trzeba zmieniać. To są chyba te skrzynie. Immersyjna własność. Zaznaczyć, jeśli chcesz, żeby przedmioty znalezione w domach i przedsiębiorstwa były oznaczone jako należące do NPC. Zaznaczyć, jeśli chcesz, żeby dostępne były przedmioty tylko lore friendly. Powiadomienie o unikalnych przedmiotach. Aha. Checklist 2? O, nie ma. Sam się zbugowało, zapiszmy go jeszcze czego. Czasami tak bywa, że trzeba wyjść i jeszcze ponownie wejść, żeby znowu się na nowo jakby aktywowały opcję. Konfiguratora modów. Chyba będziemy musieli jednak wyjść chyba z gry. Unreal, Bugs, Vigilant.
końcówka Grenak. Jeśli wyłączone upiorna paka będzie uchronić obie dłonie przed śmiertelną raną. Może na razie wyłączmy sobie, bo włączymy, jeżeli jak zdobędziemy te narzędzia. The Wheels of Lul, to jest też fajna. Modyfikacja. No ale... Dlaczego, ale... Nie pojawiają nam się informacje po zdobyciu levela. Myślisz, że się ciebie boję? No bo kobieta młota. To jest ten młot. Bardzo mnie to ciekawi. Lachcic. Ceny lepsze 20%, a takich broni jednoręczną zadają o 20% więcej obrażeń, zdrowie zwiększone o 20 punktów. Norska koszula z kolczugi. Te są zareglowane, czyli z drugiej strony. I niestety tam możemy się na razie tam dostać. Opróżniliśmy, więc może idźmy sobie tutaj. Czy aby na pewno wszystko tutaj mamy? Niczego nie pominiemy. Kurczę, spędzimy tutaj chyba tej eksploracji kolejną godzinę. Nie lepiej. Trudno. Mieliśmy udać się do Falkret, a ostatecznie trafiliśmy na opuszczone domostwo, czy też może nie opuszczone, a domostwo, w którym zasiedlili się po zamordowaniu właścicieli bandyci. Ale wyczyścimy sobie to miejsce z bandytów oczywiście. No nie mamy żadnych przejść. Chyba nie. Tu mamy tylko... Aha, bo możemy jeszcze tutaj się przedostać. A to może za chwilę. Co stało nam? Co tu się stało, że to wszystko poprzewracane jakby? Przewracane mamy wózki, a pod wózkami no nie ma nic ciekawego. Out of all the Daedric princes, Sanguine is the only one I would actually consider worshipping. He really understands how to have a good time and knows the importance of alcohol. Wróćmy się jeszcze może tutaj w to miejsce, ale razem pójdźmy na lewo. Zobaczcie, jakie to są rozległe te wszystkie zakamarki. A to nie wszystko. Bandyta cieni, chodź. Bandyta wojownik. Czemu nie walczysz? Walcz. Tam jeszcze ktoś jest. Czemu Sofia tyłem chodzisz? Zawiesiłaś się, czy co? No tak. Sofia się nam zawiesiła.
też byśmy mieli tutaj do czynienia również później z nieumarłymi draugrami, szkieletami innymi takimi. Ja tu jest rzeczy do zebrania. Zobacz, ja sam jestem. Dobra, super, nie przeszkadzaj. Wszystko tutaj na dole. Mi się wydaje i zobaczmy. Aha, tutaj jeszcze jest jakieś przejście. Widzicie? Jest multum, no. Nie da się tego szybko przejść, że tak powiem. Chciałbym tutaj wskoczyć. Uda co się by trochę lepiej buty. Mamy zły jemku bólu. Zmniejsza poziom procentowy zdrowia u pobliskich celów tak, aby dorównały procentowemu poziomowi zdrowia rzucającego. Zdrowie wraca do normy po 20 sekundach. Wyliniane szmatki mamy. Proszę bardzo. Dobra, możemy sobie tutaj zejść na dół. I jakby tutaj. Słuchajcie, może sobie użyjmy. Mamy pod piątką pochodnie. Aha, pod piątką. Proszę bardzo. Pod szóstką mamy coś? Pod szóstką mamy prawdopodobnie strzę. Dobrze. How many people does it take to screw a chandelier? I don't know, but it could be painful. You know, because you might fall and hurt yourself. Ha, 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 bardzo śmieszne. Ale suchar. No tutaj zapadała Sofia. Ale się ubawiłem. Po same pachy, no. Rzeczywiście. Okej, tutaj mamy zwiedzone, że tak powiem. Właśnie, kolejny wojownik. Odpalmy go. Rozbójnik, wojownik. Możemy coś stąd zabrać? Nic nie możemy zabrać. Teraz zobaczymy, czy to będzie przejście do następnej lokacji. Tak. Może zanim tutaj przejdziemy, to wróćmy się i sprawdźmy jeszcze jedno przejście, dokąd nas zaprowadzi. Znajdowało się ono gdzieś tam na początku. Więcej gdzieś. Dokładnie. O, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tutaj nic nie mamy. Padnijmy sobie, tak powiem. Swobodnie. Tutaj mamy zwiedzone już. Tam już mamy zwiedzone. Udajmy się teraz tutaj właśnie jeszcze w to miejsce. Coś nam się tutaj nacisnęło pod nami, ale nie było aktywnie. Aha, tutaj mamy takie buty. Każdy ci, ciężka trola. Nie wiem, skąd tu się troll wziął, ale okej. Ała, awaja, awaja. Ała, awa, awaja. Ja nie chciałem, awaja, czaszka. No weź. Weź sobie czaszka, ała. Dobra. I przejdźmy sobie teraz. Mogliśmy tutaj od samego początku, mogliśmy tutaj w sumie przejść.
Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Tak, mamy wszystko zbadane i zwiedzone. Okej. O, tutaj coś się... Coś tam się tutaj... Aha, to ta zapadnia, co odżyliśmy. Aha, takie buty. Aja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 j
Piercing me with their arrow, or stabbing me with a sword, and then walk away laughing. Should I be worried? Sofia, cóż poradzić mogę na to? Tutaj dalej się trzeba, bo się tutaj dostaliśmy się jakoś poszło. Tutaj mieliśmy się dostać w ten. Ten rejon, rewir. O, mamy to. Nasz kur... A, dobra, proszę. Dobra, chodzimy dalej w głębszą część podziemi. O, już widzę, że tutaj są jakieś chyba, a może nie. A może i tak, nie wiem. Tak mi się wydaje, że tutaj się coś otwiera. Ale nie widzę nigdzie przełącznika. Chodźcie do. Czas zakończyć tę zabawę. Jakąś książeczkę dostaliśmy od niego. List Rarosa. Dajmy sobie, co to jest. Daj spokój, nie będzie tak źle, Ringel. To paranoiczka, ale jest głupia jak mamut. Tak samo obłosiona. Próbuję ci tylko uświadomić, że jeśli dobierzemy się do skarbu, to będziemy ustawieni na całe życie. Zgarniemy pieniądze i udamy się na północ, by złapać jakiś statek. Kuzyn mojego znajomego zna kogoś, kto mógłby nas umówić z korsarzami w Hammerfell. Moglibyśmy żyć jak królowie przez wiele miesięcy. Cięce. A nie życie? Nie przez całe życie? No cóż, tak to jest właśnie z fandami. Zdradzą za rebrniki swoich braci, pobratymców czy swoich druhów. Tak to już jest z tymi bandytami. Nie warto się z nimi zadawać. Jak widać. Chwajmy sobie może naszą. Tu wszystko pozbieraliśmy elegancko. I mamy. Czyżby?
Kolejny poziom zdobyty w otwieraniu zamków. Ciekawa zbroja, mi wstora długiej niewidzialności. O, ile miodu. Uda się nam. Oj, oj, te dźwięki świadczą niedobrze. O mieszkańcach tych podziemi. Skąd myśmy przyszli? Stąd? Jest tam kto? Kurwa, nie stąd. Kurwa, jednak nie stąd. Myśmy przyszli, tak, stąd przyszli. Myśmy. I tutaj wszystko pobieraliśmy. Ruiny Kamelzea. Praktyki jednostek mieszanych. Beczka przeszukałem, oczywiście, że tak. Tajemnicza Kabir. Gwiazdozbiór. A te wszystkie księgi, które znajduję, większość z nich będę miał, już mam przeczytaną. Tylko oprócz tych wszystkich, które dodają modyfikacje. Ale to sobie będziemy, jeżeli będzie jakaś krótsza, to sobie będziemy na materiale czytać. Wszystko, wszystkich ograbiliśmy? A tutaj jeszcze mogę już skrzyneczkę jeszcze. Beczułka i kufer. Elegancko, tutaj mamy puściutko, tutaj mamy już puste wszystkie rzeczy pozbierane, tu jeszcze beczka jedna. Góry już nie, już mamy. Tutaj mamy chyba przy... a jeszcze skrzynka. Która to skrzynka? A, tutaj jest mała wywlekła skrzynia i góry tak samo. Beczka, tu jeszcze jedna skrzyneczka, tu beczułka. Zbierane wszystko. Okej, lecimy zatem. A tutaj? A ty. Tu się jeszcze pokrywaliś, ale tu mam pozbierane, dobra. Tu jeszcze coś mamy, proszę. Nie możemy pomijać takich rzeczy, tylu skarbów, zobaczcie, jak rzecz tak. Mamy jeszcze sporo miejsca. Teraz tak, udaliśmy się stąd. Tu nigdzie innego przejścia nie ma, chyba. Jak to wygląda na naszej mapie? Tak. Idźmy sobie zatem do kolejnej lokacji w naszych podziemiach. Ubijmy tę budynkę. Oczywiście, że jest tam to. Elegancko. Łopata złoto. To jest nasza... Teraz tak szybko to się zaczęło dziać, że nie pamiętam skąd żeśmy stąd, żeśmy przyszli. Dobra. Idźmy. I... musimy tutaj przeczesać. Okolice. Jeszcze sobie dzisiaj, oprócz tego, jak zdążymy, nagramy jeszcze chyba cyberpunka. Lub w Far Cry'a chociaż. Zobaczymy. Plack.
Skyrim naprawdę sporo czasu nam zajmie, żeby to wszystko zbadać. Wszystkie zakamarki. Dobrze, więc żebyśmy się nie pogubili, może otworzymy sobie mapę. No właśnie, zerknijmy sobie, gdzie jeszcze, gdzie którędy możemy, musimy, znaczy którędy musimy udać się. A tutaj są. Są jeszcze jakieś dwa wejścia, dwoje drzwi do otwarcia, do zbadania. Tylko którędy najlepiej się tam dostać? Musimy się wrócić chyba. Znaczy nie chyba, na pewno. The alchemist in Skyrim will buy anything that comes in a potion bottle. Can you believe I made money by urinating in a bottle? Aha, bo myśmy przeszli już ta. Potion of youth. Oh, I have to stop, myśmy przeszli już. Do kolejnej lokacji. Po którędy byśmy to przechodzili? Nigdzie nie za te. A, jest tutaj przejście, dobra. I stąd, aha, to wszystko już jest zebrane i okej. No dobra, trzeba przejść dalej. Srebrna czaszka, przedmiot ozdobny, przyda się do ozdoby naszej przyszłej posiadłości. Mieliśmy się udać do Falkret i zobaczcie. I zobaczcie, jak to wszystko się komplikuje. Nowe księgi będziemy mieli do poczytania. Co my tu mamy? Pochodnia, wytrych, złoto, żelazne buty i mikstura kondycji. Uda się nauczyć z pomieszek. Kolejny. Już mamy tutaj za książeczki. Ciasto i diament. Ktoś czytał z was? Dajcie może znać w komentarzu, czy znane są wam te księgi. Ciasto i diament, oczywiście to czytałem. O ile ciasto i diament pamiętam, tak o, tak żywot Uriela Septima VII już nie, ponieważ o Urielu Septimie
jest wiele ksiąg traktujących, także nie pamiętam dokładnie, która to opisuje. Złodziej cnoty również. Pamiętam, o czym to było. Skórzane buty. O, mamy niezwykły klejnot. Klejny. Najmroczniejszy mrok. Legenda Czerwonego Orła. O, jest właśnie, powinna nam się aktywować misja związana z tą legendą. Księgi pozbieramy do naszej biblioteki w posiadłości. Dobrze, więc teraz tak. Mamy tutaj tyle zakamarków, że... Może być w dalszej części zakamarku trochę ciężej, bo mogą się pojawić draugry. Mówiłam, żebyście nie włazili do mojego skarbca, ale Roras nie traktował mnie poważnie. Teraz gryzie piach. Dostaliście już swoją część łupów. Jeżeli któryś z was, łajnolizów, będzie próbował się włamać do mojego skarbca, pali licho pułapki. Sama wam łby pourywam. Ta cień. Ciekawa na... Sofia! Losy. No, giniesz. Ta cień będzie... na łucznik. Tam młota znowu. Ile tych kobiet? Ile ten młot cały ma tych kobiet jeszcze? Ja pierdzielę, co nas blokuje? Ja już chyba wiem, o co chodzi. Mamy modyfikację, która pozwala nam zwiększyć wzrost postaci. Być może to jest to. Kobieta młota. Bandyta palec guldy. Tutaj mamy bandyta cieni. Nic ciekawego, w sumie nie ma wszystko na sprzedaż tylko. Kurczę, widzicie, jakie to jest wszystko rozległe. To jest tak wszystko to rozległe, że... Ciężko się tutaj połapać. Sprawdźmy może naszą lokalizację. Przyszliśmy stąd i zobaczcie, tutaj tyle jest za... Aha, bo tutaj musimy przejść tędyk. Aha. Przejść musimy przez... Daj spokój, nie będzie tak źle. Riegel to paranoiczka, ale jest głupia jak mamut i tak samo obłosiona. Próbuję ci tylko uświadomić, że jeśli dobierzemy się do skarbca, będziemy ustawieni na całe życie. Garniemy pieniądze i udamy się na północ, aby złapać jakiś statek. Kuzyn mojego znajomego zna kogoś, kto mógłby nas umówić z korsarzami z Hammerfell. Moglibyśmy żyć jak królowie przez wiele miesięcy. Przeczytaliśmy chyba. Powtórzył się liścik. Ciemny kolowiański kompozytowy łuk, żelazny miecz. Wszystko bierzemy. Przejdź tutaj, pokaż się, Sofia, jak ty ładnie wyglądasz. Podoba mi się ta Sofia. Can I ask you something? Słucham cię.
Yes? Did you want something? Would you rather have no gold and be good looking, or rich and ugly? Of course it does. It would take a lot of gold to spend time with someone as beautiful as me if you were ugly. Bardzo ciekawe. What would you like to talk about? Nauseous from the smell. This place absolutely stinks. Almost as bad as you do. That was a joke, obviously. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszny żart. Bo nie wyjdziemy z tego... Nie wyjdziemy z tej... tych podziemi nigdy. Dobrze, więc... Zabierzmy sobie oczywiście pochodnie. Chociaż... Yes, I'm listening. Tu nie ma gdzieś użytych przejść. Nie ma. Yes, let's go. Skoro nie ma, to weźmy sobie to. I pozabierajmy tam wszystko, co tylko możemy. Zbuntował się w ścianę. Zbugował się ze ścianą. Nie ma tu nikogo? Źródła dwumiarskiego prawa, bogowie i wyznania. Ingol i morskie duchy. Prawdziwa Borenzy. Borenzy jak ten drugi. Galerian, Galerion Mystyk. Prawdziwa Borenzy. To tajemnicze biury czytaliśmy. Taktyki jednostek mieszanych. Gwiazdozbiór. Dzieja, rodu Redoran. Czy to wszystko? To wszystko. O, o. Rigiel, silna ręka. O kurczę, twarda jest. Ale nie aż tak twarda jak nasza Sofia. Już do skarbca i już do sosnowej ważnicy. Teraz ten miecz, lekka kulczuga redgarskiego wojownika. O! Mamy lepszą kulczugę, lekka malowana migdałowa tarcza. O! Lekki czepiec redgarskiego wojownika. Nieopancerzone krasnoludzkie buty maga. I 150 złota. Ciekawe, co znajdziemy w skarbcu. To się oczywiście okaże. Amulet oczu natury legendarny. No proszę, znaleźliśmy legendarny amulet oczu natury. Łuki zadają o 30% obrażeń więcej, skradanie się jest o 30% skuteczniejsze, lekka zbroja skuteczniejsza o 30 punktów, regeneracja kondycji przyspieszona o 25%. Znaczy mam jakiś założony... Aha, czyli amulet oczu natury jest
o niebo lepsze. Dobrze, zabierzmy się jeszcze tylko do skarbca, bo już myślę, że to jest chyba końcówka tej lokalizacji, albo i nie. Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze książka jakaś w ogóle wyznania. Kufer, pradawna norska strzała. Coś tu mam jeszcze? Pod łóżkiem coś może? Zapomniałem sobie przyciszyć trochę dźwięki w grze, bo boję się. Nie wiem, czy będzie mnie teraz dobrze słychać. Tyle. Skyrima, zobaczmy. Sobie może trochę je przyciszę. W takim razie. Bo trwa to dosłownie chwilkę. O. Myślę, że tak będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać podczas. Majty ci się wcinają, Sofia. Ja już nie powiem, co mi się wcina. Głośno. Pismo od ojca. Na 9 boost, Frigel. Pamiętaj się. Nie obchodzi mnie życie garstki nawalonych z kumą karzitów. Nie mają czego szukać w Skyrim. Ale zaklinam cię, pomyśl tylko nad konsekwencjami swoich czynów. Po okolicy kręcą się armie, które od czasu do czasu korzystają z drogi. Zorientują się, że kupcy znikają w tajemniczych okolicznościach. Dlaczego zwyczajnie nie dołączysz do którejś z nich? Dawno już porzuciłem myśl, żebyś poślubiła bogatego syna kupca, bo wyglądasz jak przegniły ślizgacz, ale to nie znaczy, że nie możesz założyć hełmu i zaciągnąć się do armii. Rusz głową i wykorzystaj te muskuły, dziewczyno. I przestań przesyłać mi pieniądze. Nie potrzebuję łaski. A. Tak. I urwał się liść. List Riegel do ojca. Słuchaj, no da. Aha, on tak się nazywa, da. Pan żeś mówił, że tylko w machaniu toporem jestem dobra, więc co mam niby zrobić? Gromowładni płacą gówniane pieniądze, a ja nie mam zamiaru nadstawiać karku dla tych cholernych tarskich kmiotów. Zarabiam krocie na porwania kupców i mam gdzieś co o tym myślisz. Twoja mała kocita prowadzi tu porządny interes. Nie przepuszczę takiej okazji tylko dlatego, że masz Pietra. A przestań mi odsyłać forsem. Chamy chcą położyć na niej łapę i muszę im to ciągle wybijać z głowy, dosłownie. A. Czyli tatusiek. Myśmy przyszli stamtąd. I... zbieramy tylko resztę rzeczy i już przechodzimy dalej. Ile już czasu? Znowu ten odcinek będzie... A, bo to jest warsztat. A, takie buty, no. Proszę. Mamy trochę odmieniony warsztat. W ogóle to jest... lokalizacja, w której się znajdujemy, została zbadana przez któryś z modów. Prawdziwa barędza, część pierwsza. Taktyki jednostek mieszanych, kolejna kopia książeczki. Prawdziwa barędza, tą trzeci. Żółta księga zagady. Krótka historia cesarstwa. Wilcza królowa, księga piąta. Tajemnica Talary. Część pierwsza. Bardzo ciekawa książka, ta tajemnica Talary. Muszę przyznać, że twórcy naprawdę w niektórych książkach postarali się, jeżeli chodzi o te wszystkie powieści. No mega są ciekawe niektóre. Niektóre oczywiście zanudzają, takie typowe powieści o historii cesarstwa, czy też żywota, tak jak poprzednio.
przynajmniej mnie to po prostu niektóre nudzą, tak jak właśnie żywot Uriela Septima VII. O, jeszcze to parę nie piliśmy. Tego stopnia, że właśnie nie pamiętam nawet, o czym to było. Wyczytałem po prostu to po łebkach. O, ile znowu tak coś było. Ciekawe, kto to taki. No, a może już nie będzie draugurów, może wszystkie podbijali. Drewniane drzwi. Poziom zamka mistrzowski. A, mamy klucz. Dzięki któremu otworzyliśmy. No. Serio. Zakładka się otworzyła. Chciałem powiedzieć, zakładka. Pomyliłbym się. Aj, bo ja nie wiem, czy idzie sobie. A. Faktycznie tutaj pułapki. Pułapka na pułapce. Jeśli to młoty by łączyć jakoś, czy nie? Faktycznie zbliżamy się do... Zobaczcie, jeszcze kolejna pułapka leży. Trzeba uważać, na każdym kroku coś można aktywować. Oj, kolejna. No i mamy to. Znajdujemy się właśnie w skarbcu. Zobaczmy, co my tutaj... Co nam się uda tutaj wyciągnąć z tego skarbca. Oprócz trupów. Narzędzie do balsamowania. Ojojoj, ruda korundu, mieszek. Szapka złota, trochę złota. Jakiś zaklęty skórzany hełm lepszej iluzji. Mikstura uzdrowienia srebrna, szapka ruda ebono. Srebrny lichtarz. Dziwaczna srebrna matryca. O proszę. No proszę, jakie skarby, skarbunie. To mi się podoba i to... Takie nagrody mi się podobają. Części lokacji, a nie jakieś dziwne kufry z jakimiś 5 sztukami złota i stałowym mieczem zastawiałem. Żadnej monety nie przepuszczę, nie ma takiej opcji. Właśnie. Dobra, to chyba by było na tyle. A, no to przecież jeszcze kufer, no jak? Mądrość mentora. Czy to nie jest nasz, jeden z naszych pierścieni do zdobycia? Zobaczmy sobie, czy to... A czemu to mamy ukradzione? Który to teraz był liścik? No bo zgrany liścik, to było. Pierścień kadzidłów zdobyty. Pierścień władzy, miejsce położenia nieznane. Wampirzy sygnet jeszcze jest. Ostatni właściciel mistrz wampirów, no Mowart. Aha, to po to udajemy się do Falkeret. Tam chyba będzie misja właśnie związana z... Albo to było Falkeret, albo w Mortal, już nie pamiętam. Ale wpierw udamy się do Falkeret. Mowart Pinguin uważany za zmarłego. Miejsce spoczynku nieznane. Pierścień Mentora. Widzicie, mamy Pierścień Mentora. W posiadaniu map Maga Renegatów. Ostatnio widziany za
na zdrowym stopie. Aha, to jeszcze jeden jest. Inny pierścień. Mentora. I pierścień Finastera, posiadają Talmoru, prawdopodobnie przechowany w fortecy północnej strażnicy. Okay. Wszystkie je oczywiście zdobędziemy. To będzie swoisty poradnik, jak zdobyć 5 pierścieni. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No dobrze. Nie pomyliłem. Dobra. Kończmy ten odcinek w końcu. Aha, i dotarliśmy do zareglowanych drzwi na początku lokacji. Jak dobrze pamiętam, no, tędy szło się do wyjścia. O, jeszcze pochodnie sobie zgarniemy. A, już wiem, skąd mam księgę, kurczę. Dobra, zacznijmy po sobie ślady. O, niech sobie leży. Może ktoś tutaj zajrzy. Sobie korzysta. Did I tell you about the time I nearly made two people die without even touching them? I didn't feel like wearing clothes that day. One man nearly choked to death on a piece of bread when he saw me, and the other fell over a bridge and nearly drowned. Piękna, gwieździsta noc w Skyrimie. Podobnie to wygląda. Sprawdźmy jeszcze może... Już nas ktoś atakuje znowu. Już nie wytrzymali, widzicie? I tak to będzie za każdym prawie, że... Idziemy. Gdzie jesteś? Tu jestem, halo. Nikogo nie ma, co ty? Nie ma po nich śladu. Ha. Iżbyś, czyżbyś? To jest chyba schowek. Będę złodzieja. Oj, czekło mi się, przepraszam. Wiecie co? Czekajmy może. W środku tę noc. Z łóżka raczej chyba nie będziemy mogli skorzystać, ponieważ będzie przypisane do którejś postaci. A nawet chyba nie ma tutaj żadnego łóżka. Nie, jest. No, ale niestety należy do góry. Dobrze. Więc po prostu sobie usiądźmy na krzesełku wygodnie i przeczekajmy tę noc. Okej, okay, a zatem czas się pożegnać. Czas się pożegnać i cóż. I zapraszam na kolejne odcinki z całej serii gry The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition w zmodowanej wersji oczywiście z około 120 częściami już pluginami, ponieważ przez te 5 chyba lub 6 już odcinków co nieco podolowałem do naszej zawartości, ale to takie drobne bym powiedział modyfikacje, między innymi taki... Między innymi dodałem
jakby ulepszenie na renderowanie oddalonych obiektów. Być może nam się woda naprawi. Tego jeszcze nie wiem, to będzie do sprawdzenia w kolejnych odcinkach. No i to tyle. Także dzięki za dziś. Dzięki za obejrzenie. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczkach, jeżeli film mi się spodobał, jak również o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Skomentujcie, udostępniajcie, gdzie się tylko da, na różnych forach społecznościowych, czy na serwerach discordowych, czy innych, z czego tam używacie, z czego tam sobie korzystacie, za co będę bardzo wdzięczny, bo dzięki temu poprawią się zasięgi i oczywiście przyczyni się to bezpośrednio do rozwoju kanału. Także to by było na tyle i do usłyszenia, do następnego odcineczka, heja!